Czy zadomowiła się już Pani w Muzeum Okręgowym? Nie, jeszcze się nie zadomowiłam. Jeszcze trochę, tak myślę, czuję się tutaj obca, ale to z tego względu, że moje doświadczenie 25-letnie w Centrum Kultury i Sztuki no też nie pozwala mi się jakby tak nagle odciąć i nagle rozstać z tamtą instytucją. I myślę, że ten proces, abym przywykła tutaj do jednak innego rytmu pracy albo wdrożyła swój rytm pracy, na co bardzo liczę, no potrwa jeszcze jakiś czas. Jaki jest ten rytm pracy i jakie zmiany tutaj są przewidywane? Oj, mamy taką dużą zmianę, która myślę, że spotka się z dużą radością, ale i oczekiwaniem naszej społeczności, nie tylko lokalnej, ale również i przejeżdżających drogą krajową 25. Otóż od 1 kwietnia, i nie jest to żaden żart prymaaprylisowy, muzeum będzie czynne od wtorku do piątku w godzinach od 10 do 18. Natomiast w soboty i w niedzielę popołudniami, wtedy kiedy zyskujemy aktywność, od godziny 14 do 18. Liczę na odwiedzających i liczę na to, że nasza oferta też będzie musiała być bardzo dynamiczna. Dynamiczna jak na muzeum, po to, abyśmy mogli się zmieniać dla naszych odwiedzających i dla naszych gości. Myślę przede wszystkim o tym, że wystawy czasowe nie będą trwały pół roku, a one będą się sukcesywnie i stopniowo jakby skracały do 3 miesięcy, a te, które są wystawami stałymi, będą wystawami stałymi też przez jakiś określony czas, tak aby zastąpić je kolejnymi zbiorami po to, aby pokazywać naszym mieszkańcom to, co najcenniejsze w muzeum, a jest naprawdę co pokazać. Właśnie, co jest do pokazania i czy pani dyrektor już widziała wszystko, co w tym muzeum jest? Oj, widziałam, myślę, prawie wszystko, ale poznaję jeszcze teraz magazyny. No, natomiast jest tu niesamowity zbiór w gabinecie numizmatycznym. Są piękne zbiory lamp, jak zapewne wszyscy o tym wiemy. Obecnie ta wystawa stała jest nieczynna, ale przygotowujemy się do kolejnej, która będzie otwarta na noc muzeum. Mamy tutaj niezwykłą i wyjątkową biżuterię patriotyczną, sentymentalną. Jednokrotnie ta biżuteria była wykonywana również z włosów i był jej charakter dość wyjątkowy, o czym będziecie się Państwo mogli przekonać również podczas Nocy Muzeów. Dzisiaj pierwsza wystawa właściwie pod Pani rządami. Frekwencja dopisała. Frekwencja dopisała, ale mamy też rok jubileuszowy. Wszyscy doskonale wiemy, że już wcześniej miasto Konin zainaugurowało obchody odzyskania niepodległości. My się oczywiście w te obchody włączyliśmy. Będzie tutaj też kolejna wystawa, nie o tematyce historycznej, ale wystawa, która będzie ukazywała biżuterię, o której przed chwilą wspominałam. No, chciałabym, żeby tej publiczności i odwiedzających szło tutaj coraz więcej, bo naprawdę chcemy się otworzyć i chcemy być instytucją, która też przecież jest w Koninie. 20 kwietnia mamy świetną wystawę, gdzie już dzisiaj mogę Państwa zaprosić, o rycerzach, fortyfikacjach i grodach. I to będzie też taka wystawa, gdzie będzie można organoleptycznie postrzegać eksponaty, nie tylko przyglądać im się przez szybę gabloty, czy spoza paska, który wydziela te granice między widzem a ekspozycją, ale będzie można też postrzegać i w późniejszym czasie trwania tej wystawy przyjść na pokaz walk. A czy załoga już zaakceptowała panią dyrektor? Pewnie tego się nigdy nie dowiem, a przynajmniej przez najbliższy czas. W każdym bądź razie zmianę godzin część z moich koleżanek i kolegów jakby przyjęło entuzjastycznie, tak myślę, bo każdy świadomy widzi potrzebę zmiany i widzi potrzebę otwarcia się na zewnątrz. Czyli pani dyrektor w objęciach słonia leśnego teraz tutaj? Ja w objęciach słonia leśnego, nie mego strażnika historii.